Sebastian Górny, witam w studiu, goszę pana Sebastiana Pienikowskiego, przewodniczącego Rady Miasta, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy na początek o tym, co można powiedzieć takiego gorącego, bo dopiero co była konferencja, obaj na niej byliśmy, chodzi o kartę mieszkańca, pan widzę, że nawet ma. Mam prototyp? Tak, prototyp, tylko ona jest nieważna nie, i to nie dlatego, że będzie można się o nią starać od 1 sierpnia, tylko że nie ma holograma, to będzie chyba tak najważniejsza jest. Rzecz na tej karcie. No między innymi Prawo i Sprawiedliwość, tak, klub radnych o tą kartę dopominał się, powiedzmy tak, to była jedna wspólna inicjatywa między innymi właśnie Prawa i Sprawiedliwości. To, co pan ma przed sobą, zadowala w pełni? No to jest początek, pewnie, że nie zadowala, ale jest to początek, zawsze te początki nie są łatwe. Dzisiaj razem z przedstawicielem klubu Gorzów Plus oraz panem prezydentem przedstawiliśmy rozporządzenie pana prezydenta. No i tam jest jeden zasadniczy punkt na dziś, że będą zniżki, jeśli ktoś płaci podatki w Gorzowie i mieszka w Gorzowie, a więc wystarczy dostarczyć pierwszą stronę PIT-u, gdzie ten Gorzów będzie dwa razy wymieniony i wtedy od 1 sierpnia zacznie się wydawanie tej karty i na dziś, czy na 1 sierpnia będzie to zniżka komunikacyjna dla dzieci i osób dorosłych, które się uczą do 25 roku życia, których rodzice płacą podatki i mieszkają w Gorzowie i ta zniżka wyniesie, że tyle, że do 7 roku życia dzieci, czyli tak naprawdę od 4, kiedy uczęszczają do przedszkoli czy szkoły podstawowej, będą miały bezpłatną tą ulgę, czyli nie będą płaciły za komunikację, a od 7 roku życia do 25, jeśli ktoś się będzie uczył do 25 życia, to wtedy zamiast 46 zł będzie płacił 29 zł miesięcznie za bilet ulgowy. Te ulgi także dotyczą seniorów, tak? I te ulgi też dotyczą seniorów. Jest taki bufor, pan prezydent zaproponował w ramach posiadanych środków, bo trzeba pamiętać, że ta ulga będzie kosztowała określone pieniądze z budżetu. Jest to ponad 1 000 000 zł. Tak, bo prezes MZK na pewno się ucieszył. Dokładnie, pan prezes się ucieszył, ale żeby mu to zrekompensować, no to ten 1 000 000 zł ponad będzie to uzupełnione do MZK. I na działalność i seniorzy mają taki bufor, czyli normalnie w ofercie MZK mamy bezpłatną jazdę dla seniorów od 70 roku życia, a będzie ta ulga obowiązywała również na kartę seniorów, karty mieszkańca senior nie będzie musiał wyrabiać, jeśli posiada kartę seniora i będzie od 65 roku życia miał ulgę, czyli zamiast 46 zł będzie płacił 29, jeśli będzie miał ochotę wykupić bilet ulgowy miesięczny. Ale jak sam pan wspomniał, to dopiero początek, więc w którym kierunku ta karta powinna się rozwijać? No bo zakładam, że nie po to się powołuje kartę mieszkańca, żeby zakończyło się to tylko tak, na tańszych biletach MZK. To jest pierwszy krok, ten najbardziej artykułowany przez wszystkie kluby w Radzie Miasta, ale kolejne ja bym chciał, żeby to się rozwijało w takich przywilejach mocnych dla gorzowian, żeby gorzowianie czuli, że mają przywilej za to, że płacą i mieszkają w Gorzowie i płacą do Gorzowa, żeby z sąsiednich gmin ludzie, którzy pracują w Gorzowie, a mieszkają tylko w sąsiednich gminach, żeby również tu płacili podatek, ponieważ mieli atrakcyjne przywileje. No zakładam, że mi tutaj pan prezydent będzie nad tym myślał, żeby to były też ulgi na miejsca do parkowania w mieście, a więc będzie to jakaś oszczędność w budżecie, jeśli ktoś często parkuje, by to były na przykład punkty, mówiliśmy to w czasie konferencji, dla ludzi, którzy mają pociechy do żłobków i przedszkoli, dodatkowe punkty. Oczywiście chcemy rozwiązać ten problem, żeby żłobków i przedszkoli nie brakowało, ale na dzisiaj brakuje, więc te punkty się na pewno przydadzą gorzowianom, żeby mieli taki przywilej. Myślę też o takim pomyśle, oczywiście to już będzie trochę budżet kosztować, ale trzeba to wszystko spokojnie policzyć, jeśli jest taka możliwość prawna, żeby też była zniżka na przykład od podatku od nieruchomości dla tych, którzy tu płacą podatki i mieszkają. No, trzeba to wszystko zbilansować. Oczywiście oferta od przedsiębiorców, tak jak przy każdej karcie, mam nadzieję, będzie solidna. No i oczywiście prezydent tutaj powinien pomyśleć nad zniżkami ze wszystkich instytucji,
które są miejskie lub w których miasto ma udziały. I chyba warto jeszcze przypomnieć ten hologram, o którym wspomniałem, to co roku trzeba odnawiać, ten nowy hologram będzie wydawany, co roku trzeba będzie, jeżeli ktoś będzie chciał mieć taką kartę mieszkańca, to z tym PIT-em, który potwierdza, że się płaci Gorzowie, to trzeba będzie. No i tak składać wnioski od 1 sierpnia, jak wspomnieliśmy, w Urzędzie Miasta, a także w galeriach handlowych. A jeszcze jest jedna ważna informacja, że jeśli ktoś złoży na przykład pod koniec sierpnia i będzie chciał od 1 września jeździć z tą ulgą, jakiś uczeń, tak, czy rodzice ucznia. No tak, bo ta karta może, ale nie musi być wydana od ręki. Ona będzie wydana na przykład w ciągu 7 dni, 14, to żeby już mógł jeździć od 1 września, jest też taki zapis, że na legitymację szkolną do końca grudnia młodzież, która będzie miała wpisane, że się uczy w szkole w Gorzowie, w takiej legitymacji będzie mogła taki bilet też nabyć i w ramach kontroli ta legitymacja będzie. Od stycznia już trzeba będzie mieć tą kartę, ale ten przejściowy okres, bo nie wszyscy oczywiście pewnie zdążymy wyrobić. Jak ta karta będzie się rozwijała, będziemy patrzyli, sprawdzali, zobaczymy na ile mieszkańcy zechcą z niej skorzystać. Zmieniamy temat. No, dawny Grodzki Dom Kultury, czyli willa na Zawarciu, przy Wale Okrężnym, została sprzedana. No, zresztą to było spodziewane, chociaż pan apelował no, tak gdzieś z miesiąc temu mniej więcej, żeby jednak jej nie sprzedawać, żeby tam spróbować zrobić Muzeum Gorzowa. Tego nie będzie. Jest pan rozczarowany? Znaczy, zawiedziony? Ja byłem rozczarowany w momencie, gdy dowiedziałem się, że na sesji prezydent nas jakby nie poinformował o wszystkich faktach, czyli między innymi o tym, że nie szukano z determinacją tak dużą, jakbyśmy my to na przykład robili, pieniędzy. Prezydent twierdzi, że szukano. Okej. Zrobiliśmy, tak jak już tu wcześniej mówiłem, u pana w programie Sprawdzam i wyszło nam coś innego. No ale mówmy już o faktach, nie wracajmy do historii. Fakty są takie, że rzeczywiście ta willa została sprzedana. Nabył ją przedsiębiorca, z tego co kojarzy, to tutaj Gorzowski. No to też zaskoczenia nie było, bo mówiło się, że to właśnie ta firma, czyli firma. Że jest jeden nabywca i rzeczywiście nabył to z dużą ulgą. No z jednej strony każde rozwiązanie, które prowadzi do tego, żeby to się nie marnowało, jest dobre. Ja mam nadzieję, że ten przedsiębiorca, życzę mu z całego serca tego, podoła. Będzie miał tyle finansów, że to wyremontuje. I rzeczywiście tam chyba jest okres 5-letni. Tak, właśnie prezydent twierdzi, że miasto się bardzo dobrze zabezpieczyło, no, bo znamy z przeszłości przypadki, że różnie bywało z tymi nieruchomościami. Pana zdaniem faktycznie te zabezpieczenia są takie, że prezydent może spać inaczej, spokojnie? W naszym systemie prawnym jest trudno coś zabezpieczyć na papierze. Tak? Tutaj oczywiście jest to zabezpieczone na papierze w ramach pewnie umowy sprzedaży, no ale też jest no, prosty przykład, zresztą takich przykładów już dużo mieliśmy w Gorzowie, to spłonie, tak? Załóżmy. I załóżmy, że przedsiębiorca nie będzie już miał pieniędzy i to ma wtedy wrócić. No i wróci, ale już jeszcze dużo gorszym bardziej stanie. Ale no mówię, to jest sytuacja rzeczywiście taka, mam nadzieję, która nie nastąpi, ale mówię, pierwsze co my uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość, to powinno należeć do miasta. Pan prezydent według nas nie wykorzystał wszystkich okazji, no ale jak już to się stało, trzymam kciuki za tego przedsiębiorcę, żebyśmy mieli kolejny ładny obiekt w Gorzowie, mimo że nie miasta. A czy Muzeum Gorzowa to jest jeszcze inicjatywa, do której warto wrócić? No bo znalazłoby się parę pewnie obiektów, w których ewentualnie takie muzeum mogłoby powstać. Myślę, że tak. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie szukało kolejnych lokalizacji? Będziemy szukali, ale też chcemy tutaj w ramach konsultacji z mieszkańcami jakby taki obiekt wybrać. No, myślę, że ten obiekt był taką perełką, no nie będzie. Kwestia teraz, pytanie jest, czy szukać, czy budować od nowa. Budować, wiadomo, będzie dużo drożej, chociaż wcale tak nie musi być, bo jeżeli znajdziemy obiekt, który należałoby wyremontować, podobnie jak willę Pałksza, to też może ten koszt Niektórzy być podobny. Niektórzy wskazują na willę przy bibliotece, że to też byłoby niezłe miejsce. Tylko pytanie. Bo też stoi i niszczeje. Każdy pomysł jest wart rozważenia. Myślę, że niedługo zacznie się kampania wyborcza. Każdy przedstawi swój punkt widzenia, my również. No i po wyborach trzeba zakasać rękawy i po prostu starać się o te środki finansowe, również rządowe, żeby każdy budynek, nie tylko no, tej willi, o której pan wspomniał, był wyremontowany, a jeden z nich jak najbardziej przeznaczyć na Muzeum Gorzowa. Zanim o wyborach sobie porozmawiamy, bo porozmawiamy, to jeszcze o Sikorskiego. Pana zdaniem
te prace idą w dobrym tempie? Znaczy, jak tak spotykam się z prezydentem czasami, to prezydent mówi, że w dobrym tempie i tam nie ma zagrożenia. Chociaż chyba jednak widać i mieszkańcy to widzą, że są tam przestoje. No, będzie pewne opóźnienie, także tutaj widać, że może nie mamy powtórki z ulicy Walczaka i z ulicy Warszawskiej. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli, ale pewne opóźnienie już widać. Następnym etapem, jak Państwo wiecie, będzie rozkopanie całej ulicy Sikorskiego i to ma już nastąpić bodajże, z tego co ja wiem, po pierwszej połowie sierpnia, więc rzeczywiście tam będzie duży front robót i no, musi to bardziej intensywnie w sensie zaawansowania prac wyglądać, bo rzeczywiście może być kolejne duże opóźnienie. Firma, która prowadzi tą inwestycję, podpisała w Szczecinie teraz bardzo duży kontrakt na pół miliarda. I pytanie, czy to może mieć jakieś znaczenie dla Gorzowa, czy niekoniecznie? Nie prezydent, nie. Prezydent mówi, że widzi i zagrożenia, i pozytywy. A pan? Znaczy nie znałem tej informacji, teraz od pana się dowiedziałem. No, myślę, że raczej zagrożenie widać, tak? Bo wiadomo, że tam, gdzie są większe pieniądze, więc adekwatnie, jeśli jest to procentowa kara, to kary są też w sensie wartości pieniądza większe. No tak, że zakładamy, że firma jest, że tam poważne. Są poważni ludzie, że wiedzą tak, że jeżeli, zawsze że ich stać organizacyjnie na trzymam prowadzenie kciuki, takich... Trzymam kolejny raz kciuki nie tylko za przedsiębiorcę, który kupił willę, ale za tę firmę, że da radę. No, tu chodzi o to, żeby gorzowianie rzeczywiście jak najszybciej mogli korzystać z miasta. Korzystać mogą dopiero, gdy te remonty zostaną zakończone w terminie i w dobrej jakości. No, miejmy nadzieję, że tak będzie. No, tutaj umowa jest podpisana, pan prezydent podpisał. Wszystkie wnioski, mam nadzieję, z tych wcześniejszych przypadków zostały wyciągnięte. No, tutaj słyszałem taki pomysł, że powinniśmy dzielić na etapy i różne firmy powinny odcinki robić. No, może to jest dobry pomysł, ale z drugiej strony podejrzewam, że byłby dużo droższy, tak? Bo im mniejsza praca, im więcej firm, może się okazać, że suma summarum ta inwestycja wyszłaby dużo drożej i po prostu miasta na to by nie było stać. No dobrze, to na koniec porozmawiajmy o tych wyborach, no bo one już, mamy połowę wakacji, to tak jeszcze miesiąc i pewnie się kampania ruszy, o ile będzie, o ile premier poda wreszcie termin, tak bo na razie jeszcze nie podał. Nie podał, od 16 lipca premier ma takie prawo, że może podać termin, ale ten czas się kończy 16 sierpnia, więc jeszcze trochę czasu mamy. Myślę, że tak w drugiej dekadzie sierpnia ten termin zostanie podany. Jak Państwo wiecie, wybory mogą być w trzech terminach, 21 czy 28 października lub 4 listopada. Ja myślę, że będą to wszystkie jaskółki na niebie mówią, że to będzie 21 października, a więc miejmy nadzieję, że będzie Polska Złota Jesień i nam kandydatom, czy kandydatom na radnych będzie łatwiej docierać do wyborców. Rozumiem, że PiS już Gorzowski przygotowany, tak wszystko zapięte na ostatni guzik, tylko czekacie na ten wystrzał tak dobrze premiera. Nie jest, i... Tak dobrze nie jest, ale rzeczywiście prace są mocno zaawansowane. Listy są już pełne, jeżeli chodzi o Gorzów? Znaczy listy są, nawet bym powiedział, przepełnione, bo jak Państwo wiecie, nie ma już 10 kandydatów w okręgu z danej listy, jest tylko 7, a więc razem musimy zaproponować gorzowianom 35 najlepszych osób, które mamy w swoich szeregach lub w szeregach stowarzyszeń, z którymi rozmawiamy, lub w szeregach partii w ramach Zjednoczonej Prawicy. W przypadku Gorzowa będzie to porozumienie pana Gowina, czy również rozmawiamy tutaj z miejscową Solidarnością. Wiemy, że tam są zacni ludzie, którzy jeśli tylko wyrażą życzenie i będą chcieli wykazać się pracą społeczną, miejsce na liście się dla nich znajdzie oczywiście. I w takim porozumieniu szerokim chcielibyśmy do tych wyborów iść. Jedynki już są znane, już wiedzą? Nie, przyjęliśmy prostą zasadę, że trzeba się wykazać pracą, trzeba pokazać swoje umiejętności i wtedy dopiero, oczywiście nie ja, ale większe grono, w ramach porozumienia tych wszystkich grup zaproponujemy gorzowianom nie tylko jedynki, ale wszystkich 35 wartościowych ludzi na naszych listach. Obecnie radni klubu PiS są spokojni, czy w ogóle, czy zamierzają kandydować, jak to wygląda? Z tego co wiem, to wszyscy zamierzają. Jeszcze nikt jakby nie wyraził opinii, że nie chciałby.
Ale mówię, to nie jest adekwatne, że wszyscy, którzy są radnymi, otrzymają wysokie miejsca, tak? Bo to liczymy na większą liczbę mandatów, więc też chcemy ludzi, którzy są równie wartościowi, zachęcić wysokimi miejscami na liście. Kiedy Jarosław Kaczyński stwierdził, że prezesi spółek Skarbu Państwa nie mogą kandydować, to odetchnął pan z ulgą, tak? Bo pan nie jest prezesem spółki. Czy z ulgą? No przyjąłbym każdą. No bo pana to nie dotyczy, tak? Mnie to dzisiaj nie dotyczy, tak? Ale możliwe, że jutro będzie mnie to dotyczyło, tak? To przypomnę, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest to instytucja powołana ustawą, instytucja rządowa, która nie jest spółką, nie podlega pod kodeks spółek handlowych, także tutaj mnie to rzeczywiście nie dotyczy. No ale gdyby dotyczyło, no to myślę, że dużo wartościowych kandydatów zarówno na radnego, czy prezydenta miasta w Prawie i Sprawiedliwości by się znalazło. Tutaj też przypomnę, że ta decyzja, no myślę, że trochę porządkuje scenę polityczną, jeśli by nasi oponenci również przyjęli to założenie, no to rzeczywiście ci ludzie, którzy mają pewne predyspozycje, zarządzają w spółkach i się sprawdzają, bo to jest przede wszystkim element, który według ale którego powinni być weryfikowani, może by się nie powinni zajmować się sprawdzić polityką. W samorządzie wtedy, może samorządy by lepiej dzięki temu działały. To znaczy mają dzisiaj wybór, mogą zrezygnować z kierowania spółką i wystartować do bycia radnym w danej gminie, czy w danym powiecie, czy nawet w sejmiku, tak? Tutaj to nie jest tak, że nie mogą zrezygnować. Mogą. Jeśli wolą być politykami, samorządowcami, mogą zrezygnować. Zatem czekamy na ogłoszenie terminu wyborów. Wtedy pewnie cała machina ruszy. We wrześniu, podejrzewam. Tak, no także czekamy. Na pewno będzie ciekawie. Jak to zawsze wyborach. Podczas wyboru. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Sebastiana Pieńkowskiego, przewodniczącego Rady Miasta, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panu, dziękuję państwu.